Jak zapewne Państwo słyszeliście, minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek w wywiadzie do Superekspresu znalazł radę na drożyznę. Po prostu powiedział: Ludzie powinni jeść mniej i taniej. Proste. W związku z tym wynalazkiem ekonomicznym postanowiłem napisać do pana ministra. List, oczywiście wspierając. List do ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka w sprawie powołania urzędu do zwalczania obżarstwa. Brawo, brawo, brawo. Panie ministrze, wreszcie ktoś odważył się powiedzieć prawdę. Ta cała drużyzna, inflacja, brak prądu, gazu, węgla i pieniędzy to przede wszystkim wina tego, że ludzie za dużo żrą. Przychodzi taki jeden z drugim z pracy i od razu rzuca się na obiad. A nie pomyśli, że jego pazerność i łakomstwo uderza w kraj, w ojczyznę. Jak on i ona tak się będą opychać to zaraz zabraknie na pensję dla naszych elit. I jak taka elita będzie funkcjonować w wyżynach społecznych bez pensji pozwalającej jej opłacić na przykład wpisowe do klubu golfowego? Jak ona będzie wyglądać lub on przed zagranicznymi golfistami bez opłaconej składki? Tanie to przecież nie jest. Jak elita pisma funkcjonować bez samochodów służbowych, rad nadzorczych, wyjazdów zagranicznych o charakterze służbowym. No jak? Ludziom się w głowach poprzewracało. Zamiast jeść, jak radził nasz premier Mateusz Morawiecki, skromnie miseczkę ryżu. Jakich koledzy poddani władz chińskich. To oni chcą mięsa, jajek, cukru i takie tam. A od cukru zęby się psują, to po co go kupują? Zaraz zresztą przestaną, bo cena ich, dla ich dobra oczywiście, odstrasza od cukru. Obywatel wierny władzy winien zbierać chrust na opał, mech na ocieplanie budynku. Kozionki do jedzenia i chwalić władzę za to, że mu nikt tego jeszcze nie zabrania. Cieszę, cieszę się, że Pan wreszcie powiedział to, co od dawna jest wiadome. Gdyby ludzie jedli mniej, to oszczędzaliby pieniądze. I te pieniądze poprzez podatki mogłyby pójść na zwiększenie tak potrzebnego nam zatrudnienia. Dlatego, panie ministrze, musi pan koniecznie ogłosić Narodowy Program Przeciwdziałania Obżarstwu i powołać Urząd do Spraw Umiarkowanego Jedzenia. W skrócie UDUJ. Ileś wspaniałych miejsc pracy dla przedstawicieli elity pisowskiej tam mogłoby powstać. Iluż wspaniałych działaczy PIS mogłoby tam przygotowywać się do należnej im i ich dzieciom roli elity. Dalibyśmy takiemu Udujowi uprawnienia śledcze, to znaczy wybyście dali ustawą, sprowadzili jakiegoś tam Pegazusa, jednego czy drugiego, i wówczas, poprzez Uduj, rząd mógłby wreszcie realnie. Wymóc na obywatelach zmniejszone spożycie. Wyobrażam sobie to tak. Prezes Uduj wydałby normy kaloryczne jedzenia z uwzględnieniem płci, wieku, może wagi. Przekroczenie tych norm byłoby oczywiście surowo penalizowane. Powiedz mu do ośmiu lat pozbawienia wolności, aby sprawy miały charakter aresztowy. Jak obywatel przekracza normę, to na wniosek udój wkracza policja i bach gościa do aresztu. A Danuta Holecka w TVP przedstawia twarz obżartucha opinii publicznej, aby go mogła słusznie potępić, wysiedzić, zelżyć. Już w areszcie obżartów będzie jadł według normy. Co do grama. Problem przestrzegania prawa w domach prywatnych zapewniłby program Pegasus, który dzięki drobnej modyfikacji przeliczyłby zauważone kamerom telefonów posiadaczy, czyli właścicieli domów. Czy poprzez telewizor, iPad zauważone produkty przeliczyłby na kalorie i sam wskazywałby cele dla uduj. A uduj kierowałby sprawę do policji. Tym genialnym wynalazkiem moglibyśmy trzymać normy wagowe w całym społeczeństwie. Ale, ale proszę się nie martwić. Dla tych, którzy dźwigają ciężar władzy, normy byłyby podwyższone. Przecież takie sprawowanie władzy, taki ciężar władzy, to wymaga odpowiednich kalorii. No i tych, którzy wspierają władzę w różny sposób, też można by jakoś normami zaspokoić, żeby nie za bardzo wychudli. Oczywiście dla najważniejszych osób w państwie. Normy byłyby całkowicie zniesione. To jest zupełnie oczywiste. Także proszę się zupełnie nie martwić. Byle nie jeść publicznie. Tym sposobem naród byłby chudszy, a kto z nas nie chce schudnąć, zdrowszy, a zaoszczędzone środki mogłyby dalej być przedmiotem zagospodarowywania przez nowe elity. Na koniec przygotowałem dla Pana propozycję noweli prawnej. Artykuł, to już należy, w której części w kodeksu karnego by należało przepis umieścić. Może trzeba odrębny rozdział przygotować w kodeksie karnym przeciwdziałanie obżarstwu. W każdym razie paragraf pierwszy tego artykułu brzmiałby tak. Kto je? Niezgor niezgodnie z normami ustalonymi przez prezesa Uduj, popełnia występek łakomstwa i podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Paragraf drugi. Kto przekracza normy jedzenia określone przez prezesa Uduj znacznie to jest o więcej niż 20%, popełnia zbrodnię obżarstwa i podlega karze. Nie mniejszej niż 3 lata pozbawienia wolności. Paragraf trzeci. W przypadkach mniejszej wagi oraz w przypadku młodocianych powyżej 10 roku życia, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Czyli nie 3 lata, a rok na przykład. Niech się tam taki młodociany za długo nie pęta po tych poprawczakach. Tym trzecim paragrafem pokażemy, że PiS to łagodna partia, znająca umiar w karaniu. Proszę potraktować mój projekt noweli i pomysł w ogóle jako wkład do Pana wielkiego dzieła Narodowego Programu Przeciwdziałania Obżarstwu. Taki prezent od byłego ministra edukacji narodowej. Zawsze Panu życzliwy. Roman Gierty. Na koniec chciałem powiedzieć, że to, co panowie z PiSu w tej chwili wyrabiają, to już przekracza wszelkie pojęcie. Mam wrażenie, że te ich wszystkie złote rady, dobre rady wujka, świadczą o tym, że jest jakaś nadzwyczajna panika związana z tym. Że wiedzą, że już za kilkanaście miesięcy ich Eldorado się skończy. Zachęcam Państwa do subskrypcji kanału. Bardzo to proszę. Dziękuję uprzejmie.